Co sądzicie o tej nowej lodziarni, w której byliśmy wczoraj? Ja uważam, że jest świetna. Mają tam tyle tych ciastek i wszystkie są pyszne. A jakie lody mają dobre? A jeszcze tyle smaków. Tam było z 20 smaków lodów i wszystkie pyszne. Musimy tam częściej wchodzić. W końcu jest to niedaleko. Ciekawe, czy Logan i jego dziadek zjedli tych 150 rurek z kremem. Pewnie zjedli, ale na pewno ich bolą brzuchy. Ej, wiecie co? Ja dzisiaj się będę musiała z wami pożegnać. Czemu? Jak to? Bo dzisiaj moja babcia ma urodziny i muszę iść jej złożyć życzenia. No szkoda, że cię nie będzie, no ale może byśmy mogli pójść z tobą. Wiecie co? Myślę, że to jest świetny pomysł. Babcia na pewno się ucieszy. I chętnie was wszystkich pozna. A Logana i Emila też zabierzemy? No sama nie wiem, może na razie nic nie wspominajmy. Okej, jak chcesz. Ej, a przypomnij, bo zapomniałam, jak twoja babcia ma na imię. Ładne imię. To fajnie, że możemy pójść z tobą. Bo tak, to byśmy się nudzili, a tak spędzimy fajne popołudnie. A myślę, że i babcia też się ucieszy. Na pewno masz rację. No dobra, no to może teraz się pożegnamy i spotkamy się tu za 3 godziny i pójdziemy do mojej babci. Okej, super. To pa, pa. Pa. W domu Zdzisława. Zdzisław, Zdzisław. Według mnie jesteś już zupełnie zdrowy, a ty ciągle siedzisz w tym łóżku, w swoim szlafroku i nic nie robisz. Spadła ci temperatura. Może byś w końcu wyszedł już z tego łóżka. Nie czepiaj się mnie! Mi tu jest dobrze i mam tu zamiar jeszcze cały dzień leżeć. A poza tym to jest mój ulubiony szlafrok, więc daj mi spokój. Oj, Zdzisław, Zdzisław. Wiesia, telefon dzwoni, odbierz! Już lecę. Halo? Dzień dobry, jest Zdzisław? Tak, jest. Zaraz go dam do telefonu. Zdzisław, to do ciebie. Halo, kto mówi? Jo, Zdzisław, to ja, Edward. Co się z tobą dzieje, że do roboty nie przychodzisz? Siema, niestety jestem chory. Może byś mnie przyszedł odwiedzić, to ci wszystko opowiem. Dobra, przyjdę. Zabiorę ze sobą kumpli. No to czekam na was. Za ile będziecie? Za godzinę. Okej, okay, nara. Nara, stary. Hop! Wieśka, Wieśka, przypłyń tu! Znowu twój ojciec mnie woła, muszę iść. Czego się tak wydzierasz, Zdzisław? Co się stało? Oznajmiam cię, że przyjdą dzisiaj do mnie kumple z roboty. I przyjdą za godzinę. Bo jeszcze godzinę muszą być w pracy. To może byś coś zrobiła do żarcia? Dobrze, Zdzisław. Jak chcesz, zrobię ci rolady z kluskami. Dobre masz rolady. Mogam być. Megan, pomożesz mi? Chętnie. A ja tymczasem utnę sobie drzemkę. Ale ojciec zasnął. Strasznie chrapie. Co to za hałasy? Trzecia wojna się zaczęła światowa, czy co? Wiesia, otwórz! Idę, idę. Jo, Zdzisław! Cześć, stare łamago! Cześć, koleś! Witaj, stary brachu! Witajcie, chłopaki! Jak dobrze, że jesteście! Zdzisław, co się z tobą dzieje? Czemu do roboty nie chodzisz? No właśnie, praca bez ciebie jest nudna! A poza tym, czemu nie było ci na ostatniej partyjce brydża? I minigolfa! Oj, chłopcy, chłopcy, nawet nie wiecie, co mi się przytrafiło! Już tydzień leżę w łóżku, jestem strasznie chory! A cóż ci się przytrafiło, Zdzisiek? Dobrze, a więc opowiem wam tą historię od samego początku. No dawaj, stary. A więc najpierw byli Adam i Ewa. Stary, stary, nie od tego momentu, trochę później. A no racja. A więc w Śmingus Dyngus byłem sobie na przechadzce z Megan i z Wieśką. Podziwiałem błotną sadzawkę, w której było pełno ropuch. I nagle ni z tego i z owego strzelił do mnie mały pacan i wepchnął mnie do sadzawki. A że na dworze było bardzo zimno, przeziębiłem się, bo byłem mokry.
i wylądowałam w łóżku. I tak leżę aż do dzisiaj. Ale już planuję zemstę na tych, co mi to zrobili. Ale kto ci to zrobił? Ten starzec Emil i ten młodzian Logan. A kto to Logan? I Emil. Logan to niestety chłopak Megan. A Emil to jego zwariowany starzec, czyli dziadek, który przyjechał tu prosto z Florydy. Miał tam zostać, byłby spokój. Oj, Zdzisław, współczujemy ci takiej strasznej przygody. Ale jakbyś potrzebował pomocy, to wiesz, gdzie się zgłosić. Oj, dzięki, kumple. Jesteście the best. A teraz coś chapniemy, bo moja żonka gotuje pyszności. Wiesia! 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 Masz już żarcie? Już podaję, uspokój się tam! Jestem bardzo spokojny! No dobra, zasiądźmy do stołu. Ej, Zdzisław, a skąd ty masz taki fajny szlawrok? Kupiłem na wyprzedaży w sklepie, który się nazywa Wszystko dla Seniorów. Fajnie, też bym taki chciał. Ej, Edek, a jak ci tam z salonem tatuażu idzie? Dużo zarabiasz? Całkiem nieźle. Ciągle mam nowych klientów. Ostatnio robiłem jakiemuś dziadkowi kwiatuszka na łapie. Ma przyjść z wnuczkiem niby i będę mu robić muszlę morską. To fajnie, że ci się kręci interes. No, dzięki stary. Dobra, siadamy do stołu. Bo mi kiszki marsza grają. Nam też. Życzę panom smacznego. Moja żona gotuje pyszne rolady z kluskami. Zaczynajmy jeść. Na pewno ma pani wielki talent do gotowania. Dziękujemy i życzymy smacznego. 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 Smacznego, Megan. Dziękuję, smacznego. Ale nudy, co będziemy robić? Zrobiłbym coś ciekawego, ale nie wiem co. Chłopaki, mam dla was niespodziankę. Jaką? Ała, zbychu. Pójdziemy wszyscy nad staw łowić ryby. Braliście kiedyś w takim czymś udział? Nie. Nigdy. Ja nie umiem łowić ryb. Spokojnie, stary, wszystkiego się nauczysz. No to chłopaki, idziemy nad stawik. To ja to miałem powiedzieć. Zabiorę moje lustereczko. Idziemy. Ale fajnie, słoneczko świeci, łowimy sobie ryby. Jak złowimy dużo ryb, upieczemy sobie je na ogniu. Mam pomysł! A, przestań świecić mi do oczy, ty ćwoku! No dobra, dobra. Poświecę trochę Zenekowi. A, kto mnie oślepia? To Zbychu oświeca wszystkich po kolei lusterkiem! Przestań, Zbychu, bo inaczej nie dostaniesz jeść i znowu będziesz podtrzymywać ogień w nocy. Nie, tylko nie ogień w nocy, a poza tym chcę jeść! Dobra, chłopcy, coście złapali? Sprawdzę. Wow, ale ryb, a jakie są ładne! Bardzo dużo ryb złapaliśmy! No, chłopcy, dobra robota, łapiemy dalej. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszym w świecie? Na pewno nie ty! A, jaka szkoda! Mam coś! Mam coś! Co złapałeś? O kurczę, żaba. A, weźcie to! A. Żyjesz! Chyba tak. Macie łowić ryby, a nie żaby. Ale ja już złowiłem kilka żab. No dobra, zrobimy zupę z żab. Ja nie będę jadł tego paskudztwa. Ja chcę żreć żaby. Dobra, ustalamy. Zupa będzie żabowa, a na drugie danie ryby. Przestań się drzeć, bo wypłoszysz wszystkie ryby! Rychu! Co? Mogę pomoczyć nogi w stawie? Nie, bo wszystkie ryby zdechną. Dobra, połów był udany. Wracamy do domu. No i to się nazywa dobra robota! Ja chcę żreć ryby! A? Nie ma to jak moczyć nogi w fontannie. Nie w fontannie, co ja mówię?
fontanna geniuszu, to jest staw. No wiem. A ja też mogę się iść okąpać. Nie wygłupiajcie się, wracamy do domu. A! Oż ty! A! Wychodźcie, wracamy. Koniec waszych zabaw w stawie. Wrócimy tu za tydzień, jak będzie ładna pogoda. A! W domu Logana. Para, para, pa, pa, pa. Para, para, pa, pa. Para, para, pa, pa, pa. Para, para, Dziadek, ale była fajna ta nocna impro. Całą noc disco polo i rurki z kremem. Ale było mega. Cały czas w uszach jeszcze brzmi mi ta muzyka. Mi też, lubię takie nuty. Dobra, przestańmy już tańczyć, bo kolana mnie tak bolą, że normalnie... Oh. Dziadek, a zrobimy sobie dziś znowu w nocy taką imprezę? Dobra, ale tym razem zamiast 150 rurek kupimy 300, bo wtedy nam brakło. Dobra, to pójdziemy zamówić do naszej cukierni. Co się w Nusiu dzieje? Tsunami nadchodzi? Tam są zakręceni! Gdzieś idą! Wnusiu, biegnij jak zebra i zapytaj się ich. Może się przyłączymy? Dobrze, dziadek, będę zebrą. Biegnę jak zebra! Dobra, no to jak Logan poszedł się ich spytać, to ja tu nie będę jak słup stał. Zatańczę jeszcze. Fajna muza. Siemano! Gdzie idziecie? Cześć, Logan. Idziemy teraz do mojej babci Honoraty, bo ma dzisiaj urodziny. O, mogę iść z wami i zabrać dziadka? No spoko, ale szybko. Ok, będę szybki jak zebra. O, dziadziuś, dziadziuś, dziadziuś! Logusiu, co się stało? Zakręceni idą na urodziny babci Honoraty, czyli babci od Krystal. Idziemy z nimi. A jest ładna? Nie wiem, nie widziałem ją jeszcze. Chodź, dziadek. Ok. Marawa. Ty, dziadek, ale przecież my nie mamy do niej prezentu. Chodź szybko na strych, może tam coś będzie. Ale dziadek, tam nie ma nic innego jak my się kupy. Chodź, może coś wygrzebiemy. 5 minut później. Gdzie oni są? Pewnie zaraz przyjdą. Znalazłem beczkę! Jest pełna wina! Damy to jako prezent dla babci! Tą beczkę kupił kiedyś mój tata i przechowuje ją na specjalne okazje. To nic, dziadek, możemy ją wziąć. Może tata się nie zorientuje, że zginęła. A ja dam jajko ze świąt, które mi zostało. Dobrze, Wnusiu, ruszajmy! Sam bym chętnie wypił to wino, ale to dla Honoraty. My. Jesteśmy! Jesteśmy z prezentami! Fajnie. Dobra, to chodźmy już. O, już prawie jesteśmy! No, już jesteśmy. Ale ładny widok. No, tam mieszka sąsiad babci. A moja babcia mieszka tutaj. Jaki tam jest mega skuter! Suńcie się! Zostaw, to jest skuter babci. Ona jeździ na nim do sklepu. Ale mega! Zapytam jej, może pozwoli się przejechać. Jaki żołędź! Mega jest! Mogę w nim zamieszkać? Nie, Emilu,
Niech pan nie mówi bzdur. Bardzo fajnie bym się tam urządził. Zaprosiłbym wiewiórki na spotkanie. Dobra, dobra, sprawdźmy, czy jest babcia. Ale raczej jest, bo skuter stoi, a gdyby nie było, to by znaczyło, że jest w sklepie. A co jest w tej beczce? Wino. Aha. Kto tam? To ja, Emil. Nie znam cię, odejdź. Aciu, to ja, Krystal, otwórz. Ja otworzę, bo tam jest jakiś dziwny Emil. Nie jestem dziwny, jestem fajny. No dobra. Logan, odsuń się, bo babcia cię jeszcze drzwiami niechcąco walnie. Nic mi się nie stanie. Au! Krystal! Witaj, Krystal, kochana wnusiu. Kogo ty ze sobą przyprowadziłaś? Witaj, babciu. Zabrałam ze sobą kolegów i koleżanki. Przyszliśmy do ciebie na urodziny. Przedstawcie się. Savanna, Juliet, Rossi, Diana, Miranda, Jasmine... Logan! Ja jestem Honorata. Bardzo mi miło, że mogę was poznać. Babciu, z okazji twoich urodzin życzę ci wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i żebyś żyła 100 lat. To dla ciebie. My wszyscy dołączamy się do życzeń. Życzymy pani 100 lat. Dziękuję wam bardzo. Jeszcze ja! To dla pani. Takie ładne jajeczko. Dziękuję. Jesteś bardzo miły, młodzieńcze. Tak ci się tylko wydaje. Niech pani przyjmie tą beczkę pełną słodkiego winka od słodkiego Emilka. Dziękuję. A tak w ogóle to cześć, mała, ładnie dziś wyglądasz. Bardzo pan śmiały, ale dziękuję. Może się kiedyś umówimy na kawkę. Pożyjemy, zobaczymy. Dasz mi swój numer telefonu, zadzwonię. Może, muszę się zastanowić. Dobrze, nie traćmy czasu i tutaj nie stójmy. Chodźmy do środka, zapraszam was wszystkich na pyszny tort. Tranżole cały! Ej, jeszcze jedno, a masz kubańskie cygara? Nie. O, wielka szkoda, nie wiesz co tracisz. Ja będę siedział koło honoratki solenizantki. Tam do stołu. Chodźmy tacy oficjalni, przejdźmy na ty. Jestem Emil, miło mi. A ja Honorata, mnie również. Życzę ci smacznego. Dzięki, mała. Jeszcze raz 100 lat, babciu. Godzina później. Ale było fajnie. Twoja babcia ma bardzo ładny dom. Chętnie bym tam zamieszkał. Dziadek, ja chcę pojeździć na wrotkach. Dobra, to idź do domu i przynieś wrotki. Ok. Yeah! Woohoo! Dasz mi się też przejechać. No ja, dziadek, ale za chwilę, teraz ja jeżdżę. Logan, powoli, bo się zabijesz. Nic mi nie będzie. Hamuj, uwaga, słup! Logan, hamuj! Logan! Logusiu, co ci jest? Logan! Logan, co ci jest? Cześć, mamo! Mamo, co ty bredzisz? To ja, twój dziadek, Emil. Też cię kocham, mamusiu. Halo, Logan, nic ci nie jest? Panie Koguciński, przepraszam, ale nie zrobiłem zadania. Przyniosę go na 100% jutra. O kurczę, wszystko wskazuje na to, że Logan ma amnezję. Musimy go zawieźć do lekarza. Czym prędzej, bo nie chcę być jego mamą. Ciąg dalszy nastąpi.